A z tyłu tego domku, co sfilmowałem wcześniej, okolice numeru 11. Oczywiście bocianie gniazdo. Fakt, że te sympatyczne ptaki troszeczkę obrobiły dach, ale to jest w końcu ich królestwo. Jeszcze raz bocianie gniazdo, sypitki 12. Bocianów w tej wsi na Mazurach dostatek. A to zagródka sypitki 12. I krówki odpoczywające w sypitkach na Mazurach. Dzisiaj jest chyba 7 lipiec 2014 roku. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. Sympatyczne krasule. Bocianów w miejscowości Sypitki na pewno nie brakuje. Tutaj chyba obok jest jakiś młyn. To jest ta budowla. Rzeka. No i oczywiście cztery boczki w jednym gnieździe. Przyjechałem z Ełku wąskotorówką. Początek lipca 2014 roku. Kolejne bociany w miejscowości Sypitki. Być może wiele rzeczy tutaj brakuje turystycznie, ale bocianów na pewno nie brakuje. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jedne bociany. A tu masz na drugim słupie drugie bociany.